witam wszystkich jeszcze raz nad jeziorem Psinko, nad łowiskę. Przy kamerze Mariusz, Przemek. Tak jak obiecaliśmy na ostatnim filmie, będą kolejne zarybienia i dotrzymuję słowa. Dzisiaj mamy tutaj karpia kroczka, jazia i tam jest lin z tyłu Mariusza. O, lin odpływa troszkę, ale zaraz go tu przyciągniemy. Zaraz będziemy te ryby wypuszczać. Jazia 100 sztuk, lina 100 sztuk, karpia około 300 sztuk. Tak jak Przemek mówił, nie rzuca słów na wiatr, od kiedy łowisko jest no-kill, mam nadzieję, że te ryby będą tutaj w większym stopniu zostawały. Dokładnie. Zaraz te ryby powypuszczamy, druga kamerka jest w wodzie, będziecie mogli to obserwować, jak sobie ładnie odpływają. Także my, przekazuję Przemkowi telefon, zaraz będę je tutaj wypuszczał. Zaczniemy od tych najmniejszych, wodę już im zmieszałem. Są to akurat tutaj liny, zobaczcie, takie liny, puszczę je tutaj koło kamerki, żebyście mieli nawet spod wody ładny kadr, jak one się tam rozchodzą. 100 linów. Przy okazji, jak mamy dzisiaj dzień? 8 kwietnia 2021 rok. Liny poszły. Łowisko Jezioro Psinko. Tutaj też jeszcze będzie w tym zbiorniku jeden większy linek się tam złapał. Zaraz to pozbieramy. Tu mamy jazia chyba. Tu mamy jazia. Bardzo mi zależało na tym jaziu. I nie tylko mi, dużo z was zgłaszało, że chcieliby te ryby w tym łowisku łowić. Troszkę im tutaj zmiksuję. Nie były długo w tym worku, także nie powinno się z nim nic stać. Zaraz wypuścimy jazia. Liny się ładnie rozeszły. Jeszcze pojedyncze sztuki widać. To lecimy z jaziem. Jazie są takiej wielkości naszych płotek. Jest ich 100. O, jaki ten już ładny, nie? Jest tu jeszcze jakiś? Czy już nie ma? Wszystko. To były jazie. I będziemy teraz karpiki. Karpiki też dostały zmieszaną wodę. I poleku je. No, nie są to takie małe kroczki. To już są ryby takie 3 na kilogram. Niech się rozejdą. Po chwilę były ten. Wypuszczamy drugą beczkę też? Tak. Dobra, wezmę trochę dalej. Tak jak mówię, jest tych karpi około 300. Czyli na pewno przekroczyliśmy barierę 1000 sztuk. Rozmawialiśmy o tym w samochodzie. Moim zdaniem jest około 1050 do 1100 karpi w tej wodzie. O, linek jakiś coś wybrał. Jaki ładny. O. Karpiki. Historia zatoczyła koło, bo pamiętacie, jak w 2017 roku staliśmy też tu z Przemkiem i spuszczaliśmy podobne karpie. A teraz już wędkarze łowią takie trójki, czwórki, także ryba rośnie, czuje się tutaj dobrze. Będziemy o nią dbali, to na pewno będzie rosła jeszcze większa. Także jedziemy z tym tematem. Troszkę się teraz zmęciła woda. Troszkę nagram. Karpik jest zdrowy, z pewnego źródła. Przewóz trwał dosłownie 10 minut. Ale nie zdradzimy skąd. No. To nasza tajemnica. Dokładnie. Nie wszyscy chcą się chwalić tym, skąd kupują te sprawdzone ryby, dlatego też to zostawimy dla siebie. Nie wiem, czy to dobrze widać. Nie chciałbym, żeby twój telefon się stał wodoodporny. To co, Mariusz? Dawaj. W imię ojca i syna. O, i był linek nawet. O, czekaj, gdzie on jest? Może tutaj, go złapać. Tutaj. O, jest. Jest lin. I taki fajny już. Popłynął się nagrać. O, popłynął się nagrać. Tak wygląda jezioro, przed chwilą padał śnieg, nawet pogoda nam zrobiła przerwę w tym, że tak powiem, śniegu, żebyśmy mogli
te ryby wpuścić w ładnej pogodzie, bo myśleliśmy, że na razie się to nie uda, bo była naprawdę kiepska pogoda. Tak to wygląda. Dzięki dla tego pana, troszkę go naciągam, ale sam dba o to jezioro jak może. Także musicie zrozumieć tą naszą ostatnią decyzję, bo po kilka głosów było negatywnych. Ogólnie 97% zadowolonych ludzi z tej decyzji, 3% niezadowolonych, ale jeszcze się taki nie urodził, co by wszystkim dogodził. Dlatego bardzo wam dziękujemy za to, że wam się to też podoba. No i mam nadzieję, że będą... Trochę Mariusz, jak jest cała linia brzegowa zrobiona dla wędkarzy, że... A, no dokładnie. Słuchajcie, ci, którzy tu nie byli... Jezioro można praktycznie, całe jezioro można obejść, ja bym powiedział, że nawet objechać rowerem, nie ma z tym żadnego problemu. Jeżeli nie byliście tu na rybach, zapraszam na rekonesans, przyjdźcie, zobaczcie, na pewno każdy znajdzie miejsce dla siebie. Jeżeli lubisz łowić w zaciszu, gdzieś tam z tamtej strony, jeżeli zależy ci na tym, żeby nie nosić gratów, to tutaj z tej strony możesz sobie przy budzie dosłownie dojechać do ten i te wędki, wyjmiesz z samochodu i możesz wędkować. Jeżeli wolisz spokojniejszą, to prawa strona, ryba jest wszędzie, łowiliśmy już tu karpie, liny, szczupaki, no we wszystkich miejscach. Nie ma tego, że są miejsca lepsze, gorsze. Jakby się uparł, to tu na pomoście siadam i też te ryby łowię. Będziemy musieli tu chwilę postać, tak jak ostatnio, zanim one się wszystkie rozejdą, bo teraz troszkę są takie zamulone. Może Przemek jeszcze chce coś dodać? Nie, ja już mówię, tak jak ostatnio powiedziałem, mam nadzieję, że będzie to dla was jedno z lepszych łowisk. Będę robił wszystko w tym kierunku. Jeżeli zauważycie jakieś ruchy, że no niestety nie wszyscy się dostosują do tutaj nowego prawa panującego, czyli no kill, to proszę dajcie znać, żeby właśnie utrzymać to łowisko w takim dobrym tempie. Pogoda się poprawia, także na pewno ten sezon rusza z kopyta. Wszyscy na pewno już też z utęsknieniem czekaliście na poprawę tej pogody, tak jak i ja. W sobotę już ma być dużo lepiej, w niedzielę, także na pewno sporo się was tu pojawi z tego, co widziałem już na Facebooku. 18 mamy chyba tutaj konkurs, ten zawody, tak? Tak, 17 w sobotę. Sobota są charytatywne zawody dla Antka, dlatego też obserwujcie, co się tu będzie działo. Moim zdaniem już te kije będą się ostro gięły, woda się robi coraz cieplejsza. Z naszej strony, ze strony właściciela robi wszystko, żebyście byli zadowoleni, uszanujcie to. Nie znam takiej wody drugiej, żeby tak... właściciel dbał o to, żeby tutaj dbał wasze pieniądze, to w to, żebyście mogli tutaj wędkować. Dlatego szanujcie to. Dobra, to dziękujemy i pozdrawiamy. Dziękujemy, trzymajcie się, do następnego razu.